Siema, tu Pyza. W kolejnym filmie, oczywiście nie z nad wody. Zakaz, a trzeba mniej więcej się dostosowywać do wskazań rządu, tak aby tej epidemii nie roznosić, więc film z podwórka i pokażę najnowszy swój zakup i stojak. Tripod River z Koruma, ale to za chwilę, pomalutku. Jak widzicie, stary mój składak, czyli góra z Korum, dwie podpórki z Korum, głowica, nawet nie wiem jakiej firmy, i do tego trzy podpórki ProLogic dawały radę, skręcone, tak to dawało. I jak na moich większości filmów, dawał ten stojak radę, lecz mała zmiana z tego powodu, tak aby ułatwić sobie rozkładanie, składanie oraz wagę całego tripodu, szybkość rozkładania, więc postanowiłem zakupić nowy stojak, który wam zaraz przedstawię. I tak widzieliście, stary dawał radę, lecz była jedna wada, że to wszystko grzązło w błocie, bo nie było kielichów, podstawek, aby to przytrzymać, i regulacji, czy do góry, czy do dołu, przy tym stojaku kombinowanym. Ale dawał radę, jak widzicie na filmie. Włączyła się, a więc jazda figurowa, nie ma to tamto, już trawy nowe nie zrywam, ale widzicie, schodzić, wchodzić trzeba, takie są uroki, ale zobaczcie, pięknie jest, aby wędkujemy dalej, robaki wezmę trochę na słonko, niech zagrzeją się. Trzeba było obłożyć coś, żeby dolnik wędki się nie brudził, nie grząsł. Ale przy mocniejszych szarpnięciach wędką nieraz wędkę łapałem, dlatego że ryba ściągała w tej pozycji przy mocnym szarpnięciu większej ryby, i to po prostu trzeba było chwytać szybko wędkę, bo ryba ściągała nam wędkę z podpórek. Więc czas teraz na nowe rozwiązanie, czyli nowy nabytek Koruma River Tripod, i teraz pokażę wam co i jak. Zobaczymy, mamy pudełko, które ponad tydzień my czekali, waga kilo 600, długość 178-180, zaraz to zmierzymy co i jak. I co? Było warto czekać, dlatego że czekałem na ofertę, akurat za granicą łyknąłem go, 290 zł, zawsze to stówkę taniej niż u nas, oczywiście za czysty tripod, do tego musiałem dokupić dwa kielichy, ale to zaraz, więc warto było poczekać tydzień czasu, bo tak jak wspomniałem wcześniej, 100 złoty zaoszczędziłem na samym stojaku. Było jeszcze 10% promocji na każdy towar, więc 10% z tego, czyli 7 funtów poszło, które zaoszczędziłem, poszło akurat w wysyłkę, więc 290 zł za cały stojak. Więc bez zastanowienia go łyknąłem. Mamy bez pokrowca, ale o tym później. Odłożymy, żeby nas nie rozpraszało, i tak to wygląda. Wygląda tak, zmierzymy teraz. Długość jest 105,
105, 106, jak widzicie, 106 cm po złożeniu. Do tego mamy dwa busbary. cm prawie mniejszy, większy raczej i mniejszy o długości 32 cm. Tak prezentują się dwa i to jest komplet. Komplet, co dostajemy za cenę 59 teraz funtów. Ramię oraz dwa busbary. Powiem wam, że konstrukcja lekka i szybko to się rozkłada. Weźmiemy, odkręcimy i to jakoś skręcimy. Ramienia, zobaczcie, są regulowane. Widzicie, w ten sposób. Później skręcamy. I mamy już skręcone. Długość regulujemy za pomocą i wysuwamy. Poleciało i leci. Czyli jedną, jatrzysko, śnieg, widzicie, zimno, i drugą. Zamykamy i stawiamy do naszego. Teraz z drugiej strony otwieramy, wysuwamy i zamykamy. Szybko się rozkłada, jak widzieliście, skręciliśmy. Wybieramy sobie kąt, czyli do góry. Następną kwestią są busbary, czyli góra i dół. Dwa kubki dokupiłem, bo nie były w zestawie, więc dlatego dokupione. Skręcimy. Jeden. O, i mamy wyregulowane kubki i nie musimy tego cały czas skręcać, tylko wkładamy. I tak to się prezentuje. Zobaczcie. Szybka piłka. Teraz otwieramy, wyjmujemy i mamy jedną część szybko stawioną, założoną. Teraz góra. Co do góry, ta sama śpiewka. Odpinamy, wkładamy i mamy zaczepioną górę. Teraz weźmiemy, bo nie dokupywałem, odkręcimy korumy ze starej podpórki, które nam posłużą do nowego stojaka. Regulacji, oczywiście to trzeba wszystko skręcić tak, żeby miało to ręce i nogi nad wodą. Tak to się prezentuje. Teraz przekładamy jedną wędkę do jednego, drugą do drugiego. Tak to się prezentuje. Zobaczcie, jak wysoko to podniosłem. Można jeszcze ciut wyżej to dać. Zobaczcie. Ok. Dać wyżej i w razie brania, szarpnięcia, kubki nam przytrzymują wędkę. Nie ściąga nam ryba z podpórek, tak jak w przypadku pierwszym. Przy wielkim pociągnięciu, odjeździe, bo w kubkach jest nasza wędka. Tylko trzeba pamiętać, żeby stabilnie to wbić, umocować, rozszerzyć nogi, tak aby nam w razie szarpnięcia to wszystko nie runęło. Ale tak to się prezentuje, zobaczcie. Tak mówiłem, czym żywsza woda, szybsza, tym podnosimy kija wyżej, łowiąc cieńszymi koszykami,
ale tak wysoko nie będę stawiał raczej, więc będzie u mnie niżej, więc będę zjeżdżał. Po prostu z kubeczkami i myślę, że zapnę w tej pozycji, będzie ok. I zobaczcie, jaka różnica postawione przy starym. I tak to się prezentuje. Ramienia, tak powiedziałem, można jeszcze regulować, skręcić i po prostu wziąć bardziej w pion, postawić. Tutaj tej możliwości nie miałem przy tym stojaku, więc tak to się teraz, drodzy widzowie, prezentuje. Tu mamy podwójne, tak aby nam to nie wywróciło się, można też wbić to w ziemię, kubki regulujące, już mówiłem, wysuwające się ramię oraz dwa długie ramienia regulowane kątem do ustawienia i tak to się prezentuje. Ten stojak na chwilę obecną, a zobaczymy w praktyce, jak to będzie się sprawowało. Teraz jeszcze kwestia tego, że na rzece łowimy przeważnie w pionie, a teraz będziemy go chcieli postawić do łowienia na przykład na jeziorze, więc weźmiemy wędki i zmienimy kąt. Szybki, prosty sposób. Wysuwamy jedno, otwieramy, wysuwamy drugie, opuszczamy, powiedzmy, niziutko, zapniemy i zmienimy kąt. Odkręcimy i postawimy go inaczej. Zobaczcie, postawimy go w tej pozycji. Rozstawimy i teraz to skręcimy. Jeden, dwa, zobaczcie. I proszę zwrócić uwagę, w tej pozycji wyregulujemy, wyciągniemy trochę z tej strony. Ok. Zobaczcie. Mamy w tej pozycji do wędkowania, powiedzmy, na wodach stojących. Bierzemy raz, bierzemy dwa i tak to się prezentuje. Regulacja to samo, góra, dół i mamy stojak przystosowany na przykład do łowienia na fidery na wodzie stojącej przy takim kącie, jak teraz pokazałem. Spróbujemy jeszcze zobaczyć, czy da się zrobić jeszcze inny kąt. Weźmiemy w tej pozycji, policzymy raz, dwa, trzy i jak to będzie wyglądało. Okay. Zobaczcie. Tak się teraz to prezentuje.
więc jeszcze może niżej dałoby radę, ale zobaczcie, jest stabilnie, stabilnie. Do tyłu weźmiemy przelotki, zapnę, o, i w tej pozycji można wędkować. Zobaczcie, to się prezentuje, czy to do wędkowania na wodach stojących w tej pozycji, czy też podniesionego bardzo wysoko do góry. Więc taki tripod uniwersalny jest, mało miejsca zajmuje, kompaktowy, szybko się rozkłada, lekki w porównaniu do tego, co miałem, które tylko to używałem na rzekę w pozycji pionowej. Więc zobaczcie sami, jak to się prezentuje. Z każdej ze strony i to daje radę, zobaczcie, skręcić mocniej i postawić, czy nierówne gdzieś tam podłoże, że nie musimy kombinować wbijaniem tego, tylko stawiamy to i mamy idealnie. Zobaczcie, bokiem, czy na drgającą szczytówkę, czy też z alarmami. Teraz, drodzy Państwo, kwestia tylko tego, do czego chcemy użyć nasz tripod, czy do łowienia na rzece, czy też do łowienia z alarmami, więc nie ma problemu. Przykręcamy włączamy i mamy, widzicie, czy z alarmami, czy z podpórką, czy do łowienia rzecznego w pionie, czy w poziomie mniej więcej do wędkowania na wodach stałych, stojących. Zobaczcie, daje to radę tak samo w pionie, jak i w poziomie. Tak to się prezentuje. Problemu z składaniem może nie być. Możemy to skręcać szybko z łączki, dodawać tak, pokazałem, ja będę to przykręcał mniej więcej na stałe. I teraz, drodzy Państwo, mata, zobaczcie sami, jak to szybko się składa. Składanie w szybki sposób, bierzemy jedną wędkę, drugą, odstawiamy i teraz całość składamy. Polega na tym, żeby odkręcić ramię, odkręcić drugie ramię, złożyć sobą, szybko z łączką wyjmujemy jedną część, wyjmujemy drugą część, składamy dół, zapinamy odczepione i mamy złożone. Szybko? Szybko złożyłem. Tak samo szybko się rozkłada, wysuwa, szybko z łączkami zapina i w taki szybki sposób mamy rozłożone, złożone. Dlatego jest zaletą ciężar. Szybkość rozkładania
może być jedna wada tylko co do pokrowca, ale z pokrowcem, drodzy Państwa, nie ma problemu. Ja miałem taki z Foxa. To jest Fox FX XL, to większa wersja. Długość 120, to jest był na rzepa w środku do mokrego podbieraka, jak idziemy nad wodę i podbierak mamy mokry, nie wysek nam, to wkładamy podbierak, zapinamy i nie śmierdzi nam w samochodzie, ani nam nie zamoknie, nie ubrudzi się, bo wszystko zostaje w środku. Więc taki pokrowiec, który miałem do siatki, przeznaczyłem idealnie na ten stojak. Zobaczcie, wkładam zapinam na tył i zapinam na rzepę i mam, a to tak, aby nie uszkodzić w plecaku lub w torbie siatką. I zobaczcie, tak to się prezentuje. Jeszcze tylko zważymy dobrze. Weźmiemy, zaczepimy to skubeczkami w całości. Zobaczcie, pyk. Szybko z łączki, pyk. I w całości to zważymy od razu z podpórkami, z kubkami. Tylko muszę o coś to zaczepić. Gdzie by to zaczepić? Poczekajcie. Tak, żeby to mniej więcej zważyć. Zobaczcie. 1,80 kg. Zobaczcie, 0. I jeszcze raz. 1,81 kg. 1,80 kg. No ale 1,7 kg prawdopodobnie ważyło samo. Tak producent napisał. 600-700. I kubki 2. I dwie te podpórki, które dołączyłem razem. Całość waży 1,800 kg. Czyli kilo 800. I tak to się prezentuje, ten nasz stojak. Dobrze, przemarzłem, drodzy widzowie. Rękawiczkę rozwaliłem, więc teraz to wszystko zwijam. I tak mniej więcej ten nowy stojak wygląda. W szybki, prosty sposób się go rozkłada, jak pokazałem, składa, można w pionie, w poziomie, zastosowanie różne, więc myślę, że dobrą cenę dałem, 290 zł i za tą cenę na pewno mi się sprawi, będzie mi służył, a jak długo, zobaczcie, to już nad wodą. Jak pojadę, jak to będzie się sprawowało. Na razie kwarantanna, więc filmy z domu o różnych takich wędkarskich rzeczach, które dla Was przygotowałem. Więc na tym kończę. Jeśli się podobało, łapka w górę. Jeśli nie, łapka w dół. Ale pokazałem to, jak ja to widzę.
jak ja to rozstawiam. Zimno, bo zimno, ale jakoś daliśmy radę, więc zmykamy do domu. I jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. No i do następnego. Siema, pyza.